Dzisiaj tylko o Vermeerze i o całym świecie, cały świat w cudzysłowie, w jednym pokoju też w cudzysłowie, ale bardzo się nie rozwiniemy z tym, jak naprawdę sprawy się miały. To jest fragment jego obrazu Ustręczycielki, domniemany autoportret. Nic kompletnie na temat Vermeera nie jest takie, że możemy powiedzieć na pewno, na mur beton, tak było, 1000% pewności, że to, co widzimy, to jest właśnie to. I nie mamy też żadnej pewności, że to jest właśnie on. Ale jakby czasowo, moment, kiedy powstał ten obraz i wiek, w którym on mógł być wtedy, wszystko się tutaj zgadza. Poza tym jest on troszeczkę inaczej namalowany niż pozostałe trzy postaci na tym obrazie. Na dodatek jest ubrany w takie samo ubranie jak na innym obrazie, to jeszcze sobie o tym powiemy. Więc naprawdę mógł tak wyglądać. Znaczy, no, na pewno miał długie włosy, bo tak chodzili mężczyźni w tamtym czasie. Ma na sobie ubranie już przestarzałe, ale koronki jak najbardziej. Zawadiackie spojrzenie, uśmiech od ucha do ucha, ale trochę to jest związane z tematem obrazu, chyba niż z jego osobowością. I przyjmijmy, że to jest właśnie dzisiaj spotkanie z tym człowiekiem, którego widzimy. Będziemy oglądać jego obrazy i trochę poznawać też jego samego i kontekst, miejsce, w którym on żył. A żył w mieście Delft. I to jest mapa z 1649 roku. Mapy dzisiaj są bardzo, bardzo ważnym tematem. Holendrzy byli mistrzami absolutnie w kartografii. To jest odwzorowanie tego miasteczka, bo miasto to jakby w naszych kategoriach raczej to było miasteczko w sensie takim terytorialnym. Holandia w ogóle jest taka malutka, nieprzytomnie malutka. I te wszystkie miasteczka zostały takie z tamtych czasów i nam się po prostu aż jakby to zadziwia, że to jest takie małe. Tylko Amsterdam w tamtym momencie nosił miano metropolii. I jak się mówiło metropolia, to było tylko i wyłącznie związane z Amsterdamem. Nie było innego miasta w tamtym momencie na świecie tak dużego, tak rozwiniętego, z takim przepychem jak Amsterdam. Natomiast podobno nie ma nigdzie więcej w Holandii takiego pięknego światła jak w Delft. Nie wiem, nie byłam, byłam w Amsterdamie. Jest to oszałamiające. Jeśli Delft jest jeszcze piękniejsze, to no, trzeba pojechać po prostu się przekonać naocznie. Mnie ujęło to, że jest to takie odgliniki. Zobaczcie, to wszystko jest zbudowane ręką ludzką. I nastąpił gwałtowny rozwój tych miast, tak? Wtedy, kiedy się Niderlandy podzieliły na tą część północną, protestancką i część katolicką, nastąpił gwałtowny rozwój miast i osuszanie tych terenów, które się żadną miarą teoretycznie do zamieszkania nie nadawały, bo to były błota, torfy, woda, nic takiego łatwego do zabudowy. I to widać jakby po schemacie tego miasta. Efekt jest dość podobny do naszego Zamościa. Znaczy jest taki jeden sznyt na całe miasto. Jedna ręka to wymyśliła, a budynki są w podobnym stylu. Wrażenie jest no, po prostu świetne. Takiej całości, jednocześnie dużego przepychu. Właśnie tam się urodził Vermeer i prawdę powiedziawszy chyba całe życie tam spędził. Są domniemania, że uczył się w Amsterdamie, natomiast w ogóle żadnych wzmianek nie ma o tym, że w ogóle gdzieś podróżował, co jest wysoce zadziwiającym w ogóle zjawiskiem w oparciu o te obrazy i to, co one przedstawiają. Jak człowiek jakby z takiej, nie wiem, Kazimierza Dolnego miał wyobrażenie o tych wszystkich innych wspaniałościach, które no, chyba sobie tylko musiał wyobrazić. To, co tu pokazuję, to jest tak, to zdjęcie mapa z tymi literkami ABCD.
To jest właśnie ten świat Vermeera. W budyneczku oznaczonym literką A przyszedł na świat w karczmie. Karczma się nazywała Mehelen i była dosyć okazałym budynkiem i dosyć zamożnym budynkiem. To była dosyć sytuowana rodzina. Ojciec prowadził karczmę, handlował obrazami, zajmował się ważeniem piwa, był Tafawerkerem, czyli producentem takich tkanin, tapiserii. I to, że zajmował się tyloma rzeczami, to jest absolutny standard. Wszyscy tak robili. Tak? Nie było osób, które zajmowały się tylko i wyłącznie tam, no może piekarz, nie? Ale jak już ktoś prowadził jakieś biznesy, to raczej tych biznesów prowadził wiele. Więc tak, A to jest miejsce urodzenia. B, czyli zobaczcie, rzut beretem, to jest miejsce cechu, w którym cechu malarzy i handlarzy obrazami, do którego należał Vermeer i należał też jego ojciec. Sześć buldenów trzeba było mieć, żeby opłacić wpisowe. Ojciec zapłacił to bez problemu. Vermeer chyba to w ciągu bratach 2, 3 lat z wielkim mozolem musiał nazbierać te sześć buldenów. To też świadczy o tym, jak bardzo kiepsko sobie jednak radził finansowo, pomimo tego, że myślimy o tym, że skoro taki obraz był znany i znany, to był zamożnym człowiekiem. Niestety w ogóle to nieprawda. Literka C, przepraszam, to jest to właśnie miejsce, ta karczma wynajęta przez jego ojca, a literka D to jest dom, do którego się przeprowadził w momencie, kiedy się ożenił. I tak, przeprowadził się z tego dobrego domu, powiedzmy kartki, tej całkiem dobrze sytuowanej kamienicy, ponieważ nie stać go było, by utrzymać żony i dzieci. Przeprowadził się do teściowej, do dużo gorszych warunków, wynajął te swoje, jakby, nie wiem, pokoje, karczmy, czerpał z tego jakieś dochody. Zdjęcie obok przedstawia ten szary budynek. To jest kościół, który jest wybudowany na miejscu domu Vermeera. I tak sobie myślę, że władze miasta Delft muszą sobie mieć dużo do zarzucenia, bo ten kościół to jest w miarę świeża sprawa. Z tego, co tam pamiętam, to jest jakiś początek XIX wieku. Ponieważ z Vermeerem jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy umarł, jakby ślad zaginął po tych obrazach, w ogóle nie był bardzo ceniony za życia. Po śmierci też niekoniecznie. I to w ogóle wszystko uległo totalnemu rozproszeniu. Dopiero w XIX wieku pan Tore Birger odkrył Vermeera jakby na swój własny użytek, zawiązł tych wszystkich obrazach, XIX wiek. Tak się zakochał w tym malarstwie, że przypisał mu aż 65 obrazów. Teraz jest aktualnie 35, a nawet 34, a reszta jest po prostu już fantazją pana Tore Birgera, ale obrazów było tak dużo, że nie dziwi to. Nie dziwi to. Obrazów na rynku w XVII wieku holenderskim było 5 milionów. 5 milionów. To jest po prostu nie, w ogóle niewiarygodna sytuacja. Niesygnowane, wszystkie z podobnymi tematami, podobnym stylu, więc naprawdę można było uważać, że to może być Vermeer albo może nie być Vermeer. I ten budynek aż właśnie chyba na początku XIX wieku stał. Myślę, że gdyby teraz stał, to byłby taką atrakcją Delft, budynek, w którym mieszkał oryginalnie Vermeer. No niestety, karczma została rozebrana, bo poszerzano w XIX wieku ulicę, a dom na miejscu domu wybudowano kościół. Natomiast warto zwrócić jeszcze uwagę na to, jak w ogóle wyglądają kamienice holenderskie. My mamy takie poczucie, że to są takie dosyć duże obiekty, nawet te nasze staromiejskie obiekty, że to jest duży budynek, w środku jest multum przestrzeni, dosyć dużo światła, a one właśnie wyglądają tak, jak ta niższa z tym brązowym dachem. To jest taka typowa kamienica. Jest bardzo długa. Oczywiście okna w dachu to jest nowoczesność, nie było tego. Jest bardzo długa, zobaczcie, ile tam światła wpada. Jest tylko przy wejściu, tak? I z drugiej strony od podwórka. Cała reszta czerpie światło jakby z
tylko z tych dwóch kierunków. W związku z tym, jak oglądamy malarstwo holenderskie i tam są takie świetliste przestrzenie, trzeba brać na to poprawkę, że raczej tak nie było. Raczej to był taki klimat, jaki mamy tutaj teraz. Ciemno, gdzieś tam świeczka i właśnie taką mocno nastrojową. Oraz jak trudno było artyście w takim domu, ponieważ instytucja takiej pracowni, jakby dzisiaj myślimy, nie? Że gdzieś na mieście może wynajmował pracownię. Tak nie było. Jeśli już pracował, to w domu. Okno musi być od północnej strony z powodu tego, że światło musi być stałe. Tak nie może się zmieniać. Żeby się dobrze malowało, żeby ten obiekt było widać cały czas w takim samym oświetleniu. Więc jaka to jest trudność dla osoby, która się tym chce zajmować, stworzyć sobie takie warunki w ogóle, żeby móc w ogóle coś stworzyć. Więc mamy pojęcie już, jak wyglądał dom Vermeera, jak mógł wyglądać. Są opisy, że w całym domu był w tym domu teściowej, Marii Kintz, która była dosyć zamożną osobą. Było 11 izb, przy czym w tych 11 izbach mieściły się też dwie kuchnie, jakby przedsionek taki reprezentacyjny. Wydaje się, o, bardzo dużo. No ale jak się ma 15 dzieci, to już trochę sytuacja się zmienia. Nie wszystkie przeżyły, natomiast tych dzieci i tak było bardzo dużo. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało życie w ogóle Vermeera tak na co dzień. Raczej nie była to oaza spokoju. I przy Vermeerze ważne jest to, co malował, a moim zdaniem również ważne jest to, czego nie malował. Jakby co pominął kompletnie świadomie, co było popularne wtedy na rynku, co cieszyło się uznaniem. I to są przykłady innych artystów. Tak. Nie malował w ogóle, przynajmniej nie są zachowane, ani nawet w opisie, przy spisie na koniec. Kiedy umarł, spis jego dóbr po prostu to poszło na licytację. Nie ma żadnego obrazu, który jest właśnie taką martwą naturą, tak zwaną bankietową, czyli to z tą cytrynką, piękną zestawą, srebrną czy też cynową i ze szkłem. Nie ma dzieci, nie ma ani jednego dziecka na obrazie Vermeera. Może mógł, jakby miał zaplecze, prawda? Mógł sobie posadzić jedno ze swoich dzieci, malować. Nie, w ogóle nie interesowało go to. Nie malował również martwych natur, takich klasycznych, jak tutaj są szparagi. Szparagi mogą dziwić. Cóż to za temat do malowania? Bardzo lubiano takie martwe natury. To jest taka seria martwych natur w stylu Vanitas. Czyli z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Taki jest dokładny jakby sens tych martwych natur. Natomiast szparagi były nowością, były modne i były drogie. Więc się nie dziwmy, że szparagi zostały potraktowane tu jako element malarski. Nie malował również tulipanów. Jak wiemy, Holandia kojarzy się z tulipanami, a to, co widzimy tutaj, to jest nic innego jak katalog roślin, które można sobie. Tak były pięknie malowane te katalogi, całe księgi. Pięknie obu... są w Amsterdamie, można to zobaczyć w Rijksmuseum. Pięknie obu... zachowane, po prostu wspaniale. To jest tam 1637 rok, czyli rok tego krachu cebulkowego z tulipanami. Krachu, jakby kiedy się to zawaliło, mania. I były takie okazy, które osiągały zawrotne ceny. Im bardziej taki jakby postrzępiony, poplamiony, tym bardziej był ceniony. A wiecie, jak się to stało, że one są takie nie czerwone, tylko takie w takie kreseczki, kropeczki i w ogóle? To były po prostu chore cebulki. Jakby jak się odizolowało i tą chorobę jakby powielało, to można było uzyskać właśnie takie piękne okazy. Ale prawdę powiedziawszy, tulipany to nie był jakby jeden kierunek, że tak powiem, miłości Holendrów do roślin. Taka sama giełda była też na hiacynty i na inne kwiaty. Tulipany jakoś tak się przyjęło, że to takie bardziej spektakularne. Nazwa tulipan pochodzi od tureckich sułtanów, którzy mieli w turbanach podane właśnie tulipany. I taka jest, nie wiem, legenda, podanie, że Holendrzy pytali, co to jest, tak pokazując na to.
I ci Turcy mówi Tulben, Tulben. I tak, po pierwsze turban od tego, ale holenderskie tulp, czyli tulipan, bo jakby nie mogąc się dogadać, jedni myśleli o kwiatku, drudzy o tym nakryciu głowy i wyszedł tulipan z tego. No właśnie, i tak, słuchajcie, to jest obraz też nie Vermeera, Jansteen, który przysłowie jest podobno takie w Holandii, że taki bałagan jak u Stena na oprawach. To właśnie tak wyglądały jego obrazy i myślę, że tak wyglądało życie Vermeera na tronie. Po prostu multum dzieci, zamieszanie, bardzo dużo się dzieje. O tym obrazie też można by opowiadać godzinami, to jest mnóstwo fantastycznych rzeczy i znaczeń ukrytych, ale to nie dziś. Pierwszy obraz Vermeera, chociaż nie mam tutaj chronologii takiej na osi czasu. Celowo to troszeczkę zaburzyłam, bo po pierwsze, że chyba nie ma żadnej daty, nie wiem, gdzieś tam jest jeden taki chyba, że sam Vermeer określił rok powstania. To są wszystko domniemane daty. Na dodatek, poza tym, że nie ma pewnego datowania, to jeszcze w ogóle tytuły są od czapy. W sensie ktoś robił spis i napisał tam jakąś swoją wersję i tak się to niosło potem przez lata. Natomiast tutaj jest dosyć to chyba jednoznaczne. Alegoria malarstwa, czyli jakby pochwała i to, czym sztuka malarska jest. Drugi tytuł tego obrazu, Pracowni artysty. I o ile ten pierwszy, ten, który widzimy, jest, wydaje się trafiony tak w pracowni artysty, po prostu jest kompletnie nietrafiony. Już powiem z jakiego powodu. To jest właśnie ten cały słynny pokój, w którym pojawił się cały świat u Vermeera. Nie było takich podłóg, to znaczy podłogi marmurowe występowały w przedsionkach. Po pierwsze, że były drogie, po drugie, były ciężkie. Więc raczej no, nie mogło to występować w pracowni artysty. Tak? Za czysto, za elegancko, w ogóle nie ma niczego, co by nam mówiło o tym, że tam coś się dzieje. U Rembrandta, jak jest przedstawiony artysta ze sztalugami i rodzaj pracowni, widać od razu, że to jest naprawdę pracownia. Tak, są jakieś szczątki farb, pomieszczenie jest takie, jak sobie wyobrażamy, że mogła to być pracownia. Tutaj wszystko jest jak w pomieszczeniu typowo pałacowym. No właśnie, czyli mówiąc krótko, jest to po prostu przestrzeń wymyślona. Niewymyślone na pewno jest światło z okna i to, że on tam naprawdę był i naprawdę to malował. Dodane są szczegóły, ale jest mnóstwo rzeczy, które są tak często się pojawiają na obrazach, że na pewno były wyposażeniem domu Vermeera. Nie mógł po prostu ich pożyczać, nie wiem, organizować sobie na potrzeby malowania jednego obrazu. Więc część rzeczy z tą powtarzalnością naprawdę istniała, część rzeczy jest wymysłem autora. Trój nawiązuje do tego autoportretu, który widzieliśmy na początku. Tak, to jest ten sam rodzaj kaftana z takimi nacięciami z tyłu, te biało-czarne paski, to jest taka tkanina, która gdzieś tam wychodzi spod spodu. Kompletnie już nie mogę. Jakby 100 lat za późno artysta ma ten kubraczek na sobie. Najprawdopodobniej też celowy zabieg, żeby pokazać jakby to trwanie w czasie. Co możemy zobaczyć jeszcze? Widzimy sztalugi. Tak, na takich sztalugach pracowano. To jest 1000% pewności, że tak to wyglądało. Malowano na siedząco. U Rembrandta są dokładnie takie same sztalugi. Jeszcze u Rembrandta jest ta listwa, na której nogi artysta opiera, taka wytarta. To jest takie wzruszające, bo tak to się widzi. Tutaj to jest świat idealny, u Rembrandta jest jakby świat rzeczywisty. I jak malowano. Ponieważ maluję, jakby zawsze oglądam też pod takim kątem obrazy, jeśli tylko można dociec,
Jak to zostało namalowane? Właśnie tu mamy podpowiedź, jak artysta pracował. I to jest szalenie ciekawa rzecz. Po pierwsze, że nie malowano na białym podkładzie. Nie malowano na płótnie, które było naciągnięte na ramę. I to było rozciągnięte, dopiero potem po namalowaniu było przyczepiane do ramek. Muza Clio ma na sobie wieniec laurowy. Liście laurowe, czyli wiecznie jakby na chwałę taką wieczną, wiecznie zielone, wiecznie żywe. Oczywiście, że były zielone. Obraz nie wyblakł, bo też badania zostały przeprowadzone, bo są dziwnie niebieskie. Natomiast zabieg artysty właśnie taki był. Chciał nas jak tutaj pokierować w tą stronę. I teraz zobaczcie, jak on to maluje. Maluje pigmentem niebieskim od początku do końca ten dany fragment obrazu. Czyli odwrotnie niż malujemy teraz. Teraz jak sobie organizujemy stanowisko do malowania, to się wyciska ileś tam farb, wszystko się miesza, tutaj takie, trochę tego maluję, trochę tego, patrzę, jak to wygląda razem. Wtedy malowano na niebiesko, na jakość, kładziono jak to wyschło, następna warstwa na to na przykład szła, ponieważ nasze farby są zupełnie czymś innym niż farby w tamtych czasach. To, co jest tutaj użyte przez artystę, to jest ultramaryna. Najdroższy barwnik ever. Droższy niż złoto. W związku z czym, jak już artysta sobie przygotował taką ultramarynę, to nie psuł jej dodatkami jakimiś, tylko malował tak, aż zużył tą ilość farby. Też była trudność, bo nie można było tego zrobić za mało, tak? Bo trzeba było potem kolor jakiś dobrać. Za dużo to się to marnowało, co było w ogóle nie do przyjęcia. Na dodatek te wszystkie pigmenty naturalne nie dają się czasami mieszać ze sobą. To dla nas jest w ogóle teraz, jak się maluje, nikt tego nie bierze pod uwagę, że to się po prostu nie zmiesza, że to się zgryzie, że nie wiem, coś się niedobrego stanie na płótnie z tym. Oni to wszystko wiedzieli. Wiedzieli o tym, że na przykład trzeba położyć pierwszą warstwę nie wiem, szarą, na to taką laserunkową, czyli rozrzedzoną olejem warstwę na przykład niebieską, żeby podkreślić ten błękit, ewentualnie żółtą, żeby przełamać niebieski, żeby wyszedł zielony. I to jest właśnie to, jakby sposób pracy malarza w ogóle wtedy. Vermeer nie był w ogóle wyjątkowy, kompletnie nie. Nie pod tym względem. Malował tak samo jak wszyscy inni, malował te same tematy, malował tymi samymi farbami co w renesansie. Było wiadomo już, jak te farby się będą zachowywały w czasie, bo przecież oni widzieli te obrazy sprzed 200 lat i mieli świadomość, jak to, co blednie, co nie blednie. I jakby chwała tutaj za to, że on to wszystko wymyślił. Gdzieś indziej jest położony ten jego, ta jego wyjątkowość. To jeszcze możemy powiedzieć o tym obrazie. Słuchajcie, arcyważna jest mapa. Tak, to nie jest przypadek, że na ścianie wisi mapa, a nie jest po prostu to pusta ściana. Takie są obrazy, gdzie on zamalowywał mapy po to, żeby podbić to, co się dzieje na obrazie i zrezygnować z tych elementów dodatkowych. Tutaj mapa jest wymalowana bardzo precyzyjnie. I teraz zachodzi pytanie. Czy mapa jest rzeczywista, czy mapa jest wymyślona? Skoro jest tyle w tym pokoju rzeczy, które raczej nie miały miejsca, czy jak myślicie? Czy mapa, tak, mapa jest prawdziwa. Mapę udało się w ogóle, wszystkie mapy z obrazów Vermeera, wszystkie globusy, udało się zlokalizować, znaleźć oryginały, gdzieś rozproszone po świecie. W różnych tam stanach jakby. No, tego, jak to wygląda w tym momencie, natomiast wiadomo, która mapa gdzie tam służyła. Mapy były bardzo, bardzo ważne w tamtym świecie, ponieważ tak, po pierwsze służyły nawigacji, tak, wiemy, Holendrzy, czyli ekspansja na nowo odkryte lądy, tak, ale mapy służyły też do tego, żeby przy budowaniu, tak, jakby te mapy w mniejszej skali. I mapy, co jest może dla nas dziwne, były bardzo cenioną ozdobą na ściany. Po prostu bardzo to lubili.
Tak jak wszystko w tym obrazie, to jest trochę do tyłu. To znaczy, mapa jest z wcześniejszego okresu niż malowany obraz. Nie wiedzieć czemu, mapa przedstawia jakby całe Niderlandy jeszcze przed tym podziałem. Jakby cały ten twór państwowy, ten pierwszy. Niderlandy się podzieliły z powodu tego, że jakby z powodów religijnych. Część się buntowała przeciwko Hiszpanom, którzy okupowali ich dosyć brutalnie, tam ponakładali jakieś podatki, w ogóle nie mieli takiego wyobrażenia o państwie, które składa się raczej nie z rolnictwa, tylko z miast. Skutecznie, że tak powiem, się zbuntowali pod koniec XVI wieku i w ramach tego buntu oddzieliło się siedem prowincji północnych. Między innymi to była Holandia, jedna z tych prowincji. Miała ona potem takie największe znaczenie, powiedzmy. I teraz cały ten kraj, całe te siedem prowincji jest jednym państwem, jest nazywane Holandią, a ta część druga została dalej pod panowaniem Hiszpanów. I Hiszpanie w ciągu 4 lat nakazali w ramach oczyszczania państwa protestantom: macie 4 lata, do widzenia, zapraszamy do północy. W efekcie tego, słuchajcie, 80 tysięcy ludzi, protestantów z tej części katolickiej spakowało całe interesy, wszystko, wszystko, wiedzę, interesy, majątek, pieniądze, rodziny i wyjechali na północ. To był taki zastrzyk po prostu ekonomiczny dla tej części północnej, tego nowego tworu, że wzrost gospodarczy był niewiarygodny, nie wiem, czy gdzieś w ogóle odnotowany na taką skalę. Dość powiedzieć, że Amsterdam zwiększył liczbę ludności 10-krotnie. Właśnie wtedy stał się metropolią. Wtedy te wszystkie majątki pozwoliły na powstanie tej kompanii wschodnioindyjskiej, na podbój, nie wiem, połowy świata, Azji, do, nie wiem, wyprawy do Chin i na handel niewolnikami również jakby. Długo to bardzo nie trwało, bo pod koniec XVII wieku jakby znowu doszło do następnych wojen. Także można powiedzieć, że ten Złoty Wiek to w ogóle nie był wiek, tylko to, nie wiem, 50 lat może takiego super rozkwitu. Teraz tak, to są mapy. Niestety ja ją znalazłam w internecie i nie zapisałam, gdzie jest ta mapa. Brzydko, bo trzeba by było podać źródło, skąd to jest. Natomiast nie udało mi się już potem tego z powrotem znaleźć. To jest ta mapa, która służyła Vermeerowi za wzór mapy na tym obrazie, który widzieliśmy przed momentem. Mapa jakby też właśnie taka pokazująca stan rzeczy, nie na ten moment, kiedy on malował. Ciekawostka z tymi mapami też jest taka, że nie są ułożone w takim, jak my jesteśmy tego przyzwyczajeni, że północ na górze, ale był kompletnie dowolne. Było określone, gdzie tam co jest, jaki kierunek, natomiast tutaj nie, dowolność była spora. Można było sobie tam dowolnie przekręcać. W sumie właśnie tak. Tu jest mapa, która też została, właśnie ta mapa Fischera. Mapa jeszcze 17 prowincji, czyli całości Niderlandów przed tym podziałem. I teraz zobaczcie, jak dużo tu jest drobiazgu. Jak to się udało Vermeerowi przenieść taką dużą mapę, bo one były drukowane w takich, widzimy tutaj linię zgięcia, były drukowane w takich arkuszkach, potem naklejane na płótno i wieszane na ścianę. Jak myślicie, jak się udało przenieść tą mapę na obraz, który jest takiego formatu, na tyle sprawnie, że potem jak się powiększy jedno z drugim złoży, to się pokrywa. Nic się nie rozjeżdża. Herby są w tym samym miejscu. Jeszcze do kamery obskury, to tam jeszcze dojdziemy. Jest jeszcze takie urządzenie, myśmy to widziały w Rijksmuseum, do pomniejszania czy powiększania motywu na obraz. Po prostu ramka ze sznurkami, które są naciągnięte w takie równe odstępy, tak? I rodzaj kratki, którą mamy potem na kartce. I jak się siedzi, widzi się, że w tym kwadraciku linia idzie tak, tak i tak, i potem mogę to przenieść. To jest to dużo sprawniejsze niż jak mam wyliczyć całość. Więc najprawdopodobniej tak to było. Odwzorowanie jest niewiarygodne, łącznie z tym, że widzieliśmy jeszcze zagięcie na tej mapie było, tak? Bardzo to Vermeer lubi, te wszystkie efekty świetlne. Tu jest mapa, z której na pewno korzystał, ponieważ tu są te winiety miast.
których na pewno nie był. Więc być może korzystał też z jakichś druków, ale najprawdopodobniej korzystał z tej mapy, żeby zrobić tą bordiurę po bokach. A tu jest mapa, która jakoś nie pojawia się u Vermeera nigdzie. Natomiast ja się zakochałam w tym przedstawieniu. To jest widok z lotu ptaka. Słuchajcie, mamy rok 1652. Kto tak pięknie umiał zobaczyć te wszystkie budynki, umieścić je tak, jak one naprawdę były, zobaczyć to wszystko z góry i jeszcze dołożyć do tego efekt chmur na niebie. Uważam, to jest zachwycające. Pokazuje to stopień jakby odwzorowania tych map kartograficznych i tej fascynacji światem wizualnym. I teraz, skoro jesteśmy już przy tym świecie badanym i takim widzialnym, to są dwa obrazy Vermeera, geograf i astronom. Mamy geografa. Są dwa podpisy. Na górze widzimy tutaj w górnym prawym rogu. Zawsze są kwestionowane te podpisy, bo tam przemalowań na tych obrazach późniejszych było całe multum. I taka dziwna sytuacja, dlaczego artysta się podpisał dwa razy? Czyli domniemanie, że co? Że ktoś inny coś tam napisał, ale zbadali nie, naprawdę. Napisał dwa razy się podpisał, jakby taką miał koncepcję. Co możemy jeszcze tutaj powiedzieć? Po pierwsze, że mamy na pierwszym planie ulubiony motyw Vermeera, czyli taki rodzaj czegoś, co nas odcina od obiektu, który jest przedstawiony. Na stole, czy na jakiejś półce, czy na jakiejś szafce leży przerzucony dywan. Dywanów pod żadnym pozorem nie kładziono wtedy na podłogi. Dywany były zbyt cenne i były ozdobą na stole. Mamy słynne okno i światło, takie typowo wermerowskie, zawsze z lewej strony. To znaczy, że naprawdę to był ciągle jeden pokój, w którym on przebywał. Poza tym te badania, tak zwani amerykańscy naukowcy dokonali badań i pomiarów i wyszło, że naprawdę to jest jeden pokój w różnych wersjach. Mamy naukowca i teraz ktoś musiał pozować do tego obrazu, tak? Bo postać jest zbyt dobrze oddana. No, były takie pomysły, że może Vermeer sam siebie sportretował, ale chyba raczej nie. Po prostu ktoś mu pozował. Zaraz zobaczymy to jeszcze na drugim obrazie. Co mamy na górze? Na górze mamy globus. To jest następna miłość odwzorowywania i pokazywania świata. Do tego poznawania świata, zapisywania go na nowo. Pamiętajmy, to jest XVII wiek. Ciągle to nie są te nasze czasy. My w zasadzie wszystko wiemy i tak na pstryk możemy zajrzeć, nie wiem, w każde miejsce. Oni tego jakby byli pozbawieni. I to jest jeden z tych słynnych globusów. Globusy występowały w parze z. To nie jest globus. Jak się nazywa to, co pokazuje niebo? Sfera. Tak. One były jakby w parach. Zaraz drugi zobaczymy, jakby ten do pary. Znaleziono ten konkretny globus. I mamy przed sobą po pierwsze księgi. Niedobre jest to zdjęcie. Niestety ludzie nie mogą znaleźć lepszego. Również znaleziono, co to są za księgi. Tak jakby te badania wermerowskie poszły tak daleko, że jest badane wszystko, co tutaj się przedstawia na tym obrazie. Niedokończona szafka, ona jest taka troszeczkę naprawdę niedokończona. Albo uznał, że wystarczy tyle. Z naszego punktu widzenia wystarczy, ale w tamtych czasach bardzo były cenione te wszystkie takie gładko malowane, dosłownie wymalowane rzecz albo coś, co miało oszukiwać jakby rzeczywistość. Więc
Ta szafka trochę dziwnie wygląda, bo ona jest taka właśnie, jakbyśmy teraz to normalnie. Tak, ta szafa Zali. Ta szafka, ten blat tutaj przed nim, tam w zdjęciach rentgenowskich były i kartki, książki, dużo przemalowań. I chyba zrezygnował z tego, żeby odciążyć ten dolny prawy róg. W każdym razie wszystkie linie geometryczne, jakbyśmy tak przeprowadzili od okna, te wszystkie perspektywiczne linie idą do środka, jakby na tą postać. Drugi obraz. Ten sam model. Jak widać, nawet może to samo pomieszczenie. Tym razem mamy astronoma. Jakbyśmy teraz mieli przedstawić astronoma, to chyba z innymi narzędziami. Tak, po pierwsze przedstawialibyśmy go w nocy, że go ogląda jakieś gwiazdy, coś takiego, to by nam się kojarzyło. On siedzi dalej przy oknie ze światłem słonecznym, to coś on może badać? No bada tutaj właśnie tą sferę, tą obraz nieba, który jest jakby w komplecie do tego globusa. Też to zostało namierzone, jest, istnieje na świecie naprawdę z tamtych czasów. Ma przed sobą rodzaj tkaniny, która wisiała w którymś wcześniej obrazie, więc to jest rodzaj takiej tapiserii. Tak jak mówiłam, ojciec się tym zajmował, więc być może on po prostu miał, to były drogie tkaniny, ale być może miał do tego dostęp, może to było też na wyposażeniu domu teściowej. I słuchajcie, najbardziej wzruszająca dla mnie rzecz, on ma przed sobą książkę, też tego nie widać w tej rozdzielczości. Książka jest otwarta na konkretnej stronie, właśnie jest o takich dywagacjach astronomicznych i o tym właśnie jakby o gwiazdach, może bardziej taka filozoficzna, ale taki przewodnik po tym temacie w tamtych czasach. Były dwa wydania tej książki. Naukowiec, pan Beemzwelu, znalazł tą książkę w waszym kształcie, otworzył ją na tym rozdziale, która jest tutaj na obrazie. Słuchajcie, tam nawet wygięcia tych kartek są takie same jak tu. Więc Vermeer musiał mieć to w ręce. Są rzeczy, które sobie wymyślił bardzo dobrze i przekonująco, oraz są rzeczy, które musiał na 100% widzieć, żeby je odtworzyć w takiej wersji. Pytanie jest takie, skoro miał te wszystkie rzeczy i były to rzeczy dosyć cenne, to dlaczego w spisie jakby majątku po Vermeerze to w ogóle nie występuje? Nie występuje żadna mapa, występuje pięć książek, co i tak jest dobrym jakby wskaźnikiem tej zamożności. Nie ma mowy o żadnych globusach. Może to, no nie wiadomo, co się stało. W każdym razie być może to naprawdę nie było jego. Być może to wcale nie było jego. Ważna tutaj jest jeszcze taka rzecz, że tak jak te linie perspektywiczne w geografie skupiają się na nim, tak jakbyśmy te linie poprzeprowadzali, tak linie tutaj na tym obrazie, idąc od okna, i ten skos od okna, i ta linia prosto widzimy, jest parapet okna, i tutaj jest przez tą sferę, nie wiem jak to nazwać, takie coś poziome, to wszystko w momencie styku wypada na obrazie. Wskazuje nam na obraz. I to jest następny dział, o którym można dużo i namiętnie opowiadać. Bardzo lubili przedstawiać obrazy w obrazach. I to jest konkretny obraz, który tam się przejawia, pokazuje się w innych obrazach Vermeera w zupełnie różnych aspektach. Na obrazie jest wymalowany Mojżesz. I ten Mojżesz jest właśnie takim uznawany za takiego pierwszego naukowca, czy też takiego geografa, astronoma, który znał się na tyle, tak, przeprowadził ten swój lud, który był uczonym tych właśnie dwóch dziedzinach nauki, czyli geografii i astronomii. Jakby to nam podkreśla, już nam mówi, tak, jakby z drugiej strony, o czym jest ten obraz. Mamy inny stosunek do nauki teraz. Dla nas nauka jest czymś kompletnie ścisłym. Nauka w tamtym czasie była czymś z pogranicza. Jak to powiedzieć, filozofii, wtajemniczenia, nie była w ogóle w konflikcie z religią, to się wszystko dopiero poznawało, więc
inny charakter, naukowiec miał inny charakter. Tak jak znalazłam właśnie wytłumaczenie, i to mi się bardzo tutaj podoba, że astronom to był raczej ktoś, kto kontempluje, tak, naturę nieba, naturę, no, chyba naukowiec również, siedzi sobie, coś tam liczy, niż bardziej taki badacz w sensie takim ścisłym, jak my teraz to rozumiemy. I jeszcze chciałam pokazać następna ciekawostka. To jest jeden z ostatnich, chyba to jest w ogóle ostatni obraz Vermeera. I w zasadzie chciałam go pominąć, ale alegoria wiary. On się wiąże z tymi alegoriami, tak? Ta alegoria malarstwa, geograf, astronom, teraz jest alegoria wiary, czyli taka spersonifikowana wiara, inaczej pani świat, która ma u stóp szatana, który jest przygnieciony, ten wąż, krew tam sika z paszczy, i ma nogę opartą o globus. I ciekawostka tu jest taka, że ta plamka taka tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, na lewo, w górę, na lewo herbu, to jest Australia, jak się okazało. A globus jest z 1600, mniej więcej 20 roku. Czyli jest to jakby jeden z dowodów na to, że to nie Cook pierwszy tam dopłynął, tylko w ogóle, znaczy to już jest jakby stwierdzone, natomiast tam na początku XVII wieku to już było przez nich odnotowane i na tych wszystkich mapach uwzględniane. A to jest człowiek, który najprawdopodobniej został uwieczniony na tych obrazach, astronom i geograf, Antoni van Leeuwenhoek, pierwszy mikrobiolog, twórca, no nie jedyny twórca, ale jeden z twórców mikroskopu, w sensie ktoś jeszcze inny to robił. On podobno miał bardzo dobre soczewki, ale chronił bardzo tą wiedzę, więc to gdzieś tam się potem nie przeniosło. Natomiast na pewno to był pierwszy mężczyzna, który widział plemnik, ponieważ jemu się to przypisuje, że oglądał wszystko pod mikroskopem i właśnie on opisał, jak wygląda plemnik. Grupy krwi też jemu zawdzięczamy, więc bardzo znana postać. Tu na tym obrazie, to nie jest obraz Vermeera, jest dużo starszy. Więc jak popatrzymy na tą fizjonomię, słuchajcie, no tak jest cień szansy, że on na tym obrazie, astronom i geograf, występuje. Tym bardziej, że mieszkał w Delft, i tym bardziej, że był osobą, która przeprowadza tą licytację majątku Vermeera po jego śmierci, czyli z rodziną był związany. Z rodziną może teściowej, czy samym Vermeerem. Obydwaj byli chrzczeni tego samego dnia, więc związków jest na tyle dużo, że jest duże prawdopodobieństwo, że się znali i że te wszystkie akcesoria, których potem w majątku Vermeera nie spisano, po prostu należały do niego. Zostały jakby wypożyczone. I jeszcze muszę powiedzieć o dwa słowa. Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Słuchajcie, to jest pierwsza globalizacja. To, co my myślimy, że teraz są takie firmy, które obejmują zasięgiem cały świat i rządzą, powiedzmy, to nieprawda. To już było wcześniej, to już było w XVII wieku. Korporacja, nie wiem, firma, związek, nie wiem, jak to nawet nazwać, ponieważ no, nazwijmy to firma, ale firma, która tak, widzicie, ma swoje monety, to może nie dziwne. Oczywiście ma swoje statki, ma swoje finanse, podbija świat. 40% zysku można było mieć, wchodząc jakby w to. To jest oszałamiająca w ogóle sprawa. Nawet zważając, że to są wyprawy statkami, jest tam jakiś duży stopień ryzyka, a wszystko w zasadzie. Nie wiem, majątek zbity na dostawie cynamonu, przykład, nie? Co dla nas też jest może dziwne, ale tak właśnie było. I oni mieli jeszcze prawo wypowiadać wojnę. To była dla mnie szokująca informacja. Więc, ale to mówi o tym, jak duże to było przedsięwzięcie i jakie miało znaczenie po prostu dla tamtejszego świata. I Vermeer jakby to wszystko malował, wszystkie, no, dużo rzeczy w jego pokoju, które się tam znalazły, to były właśnie dzięki tym wyprawom sprowadzone. Tak? To nie Vermeer ten świat jakby zdobywał, to świat był w zasięgu Vermeera, tego malutkiego Delft, jakby na wyciągnięcie ręki.
I teraz słuchajcie, żebyście nie zasnęli, mam pierwszą zagadkę. Przenosimy się, tutaj jest 1492 rok, XV wiek. Zagadka polega na tym, co jest najdroższe z tych wszystkich rzeczy, które tu widzimy. Suknia brokatowa. Suknia brokatowa to był taki rodzaj aksamitu przetykany złotą nitką. Mierzyło się to w łokciach, prawda? Cała fabryka to we Włoszech produkowała. To okrągłe to jest bardzo znany obraz znanego artysty. To trzecie to jest róg jednorożca. Strzelajcie. Co jest najdroższe? Albo suknia, albo róg, tak? Tak. Proszę bardzo. Suknia 400 florenów, tak? Czyli osoba, która pozowała i była przedstawiana w tej sukni, była droższa suknia niż potem ten obraz. To tondo kosztowało 100 florenów, a ten róg jednorożca w cudzysłowiu, czyli róg narwala, tak? Czyli nie kieł narwala, 6000 florenów. To inny świat, to są Włochy, nie te czasy. Natomiast to nam pokazuje, jak bardzo my jesteśmy odmienni teraz w tym, co jest dla nas cenne, a co w ogóle traci wartość. Jakby dobrze mieć tą świadomość, że jak się ogląda różne rzeczy tak w historii, w ogóle w historii, to świat po prostu cenił sobie zupełnie coś innego. Dobrze, i wracamy z powrotem do Vermeera. Mamy jedno z ujęć w pokoju. Tu jest ta mapa, tym razem ta sama mapa, bez tych dodatków miast po bokach, pięknie oprawiona. Tak się oprawiało mapy, to znaczy tak, był obciążnik w postaci tej listewki na dole, gałeczki dwie, które powodowały to, że mapa nie dotykała ścian. Tak, bo z powodu wilgoci i tego, że musiał być tam przewieźć jakaś wentylacja, więc to było bardzo praktyczne. Tak jak wam mówiłam, kamienice stawiano na torfie, na podłożu mokrym, na balach po prostu drewnianych. Podobno 14 mężczyzn potrzebowali do wbicia jednego pala na metr tam kwadratowy, wchodziło tego multum. Więc sobie trzeba wyobrazić, jaki to był rodzaj przedsięwzięcia. Ciekawostka taka, że kamienice, no oczywiście wiemy, były wąskie i długie w głąb, ale fronty mają odgięte, nie są w pionie. Są takie jakby z nachyleniem nad ulicą. Nie jest to może takie bardzo, bardzo duże nachylenie. Wiąże się to ze sposobem budowania, ale też między innymi z tym, że na końcu, na tym największym wzniesieniu, czy na ozdobnym takim dodatku, jest po prostu hak, gdzie wciągano wszystko do domu. Żadną miarą na tych małych klateczkach nie dałoby się po prostu z tym wszystkim nawrócić. To nam też mówi o tym, jaki rodzaj to był pomieszczeń. No i tak, co my tu widzimy? Nie będę się zagłębiała w te znaczenia takie damsko emocjonalne, bo to na inny raz będzie temat, może z tym wirującym seksem właśnie. Natomiast mamy panią w stroju domowym, porannym. Ona wstała dopiero, nie wiem, no nie dokonała jeszcze toalety tak jakby całej, nie uczesała się do końca, perły leży na stole, jeszcze się nie ubrała, jeszcze nigdzie nie wychodzi. Dostała list, list jest treści raczej pozytywnej. Tak z mimiki i z tego, co obraz sobą przekazuje, z tych kolorów, które zostały użyte. Krzesła z takimi lwimi głowami tutaj przy odciu występują na większości obrazów Vermeera, więc na pewno to jest jego w domu. Nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś biegał i przenosił to samo krzesła, więc to na pewno jest jeszcze jakby dowód na to, że to są ciągle te, że to jest ciągle to samo pomieszczenie. Nie wiadomo, co leży tutaj, ta tkanina na stole, nie wiadomo, co jest w pudełku. Najważniejsza jest pani czytająca list. Dla nas ważne jest również to, że jest ciągle ta mapa oraz to, że obraz jest niebieski. Jak patrzymy na ten obraz, to w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że jest niebieski. Wydaje nam się przyjemnie niebieski. Słuchajcie, tak jak mówiłam, ultramaryna była najdroższym
barwnikiem, najdroższym pigmentem. W związku z tym użycie jej wszędzie, nawet na ścianach, na krzesłach, na stole, na rękach, w ogóle odważył się na to, żeby ręce, jak się tak wytnie z tego obrazu, one są po prostu sine. Nie ma tego wrażenia. Jest ta niebieska poświata. I jakie macie wrażenie, jaka to jest pora dnia? Ranek, ewidentnie to jest ranek. Nawet gdybyśmy nie widzieli tego, że pani jest w takim ubraniu domowym, to po tych kolorach, które tutaj są użyte, mamy tą pewność, że to jest taki początek dnia, takie świeże światło, rześki dzień. A teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy zmienimy kolor na ubraniu tej kobiety. Czy dalej mamy wrażenie, że lis jest pozytywny? Nagle się po prostu zmienia w ogóle treść listu, do której w ogóle nie możemy zajrzeć, bo tak to trzyma, że nawet gdyby tam było na obrazie napisane coś, to nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Więc jest to wysoce przemyślany zabieg przez Vermeera, jak kolorem pokazać nam to, co się dzieje w głowie tej kobiety i co się dzieje w ogóle na tej kartce. Następny obraz, gdzie też jest użyte właśnie bardzo dużo tej ultramaryny. Pani dalej ma strój dzienny. Dzienny strój, czyli pod tą chustką, która była wiązana na milion różnych sposobów, ma rodzaj takiej pelerynki białej, zabezpieczającej po prostu ubranie. A ubranie jest takie dosyć domowe, to nie jest taki super wyjściowy strój. I teoretycznie ten dzbanek złoty, też jakby domniemanie, że to nie mogło istnieć. Ten przedmiot byłby za drogi, nawet na teściową Vermeera. Z tą miską, jakby one służą do tego, żeby się umyć, natomiast no nie w wersji złotej. Vermeer tak to namalował. Dole leży dywan turecki, wprowadzony, tak zwany uszak, i okno ma zupełnie inny rodzaj kafelków. Nie są to już takie prostokąty. Coś tu się zaczyna dziać. A ciągle jest u siebie w domu, jakby ciągle jest to okno, więc okno jest zmyślone. Okno jest zmyślone, okno jest raczej nie u niego. Okno było chyba w innym zupełnie pomieszczeniu. Mapa jest, wariacje na temat mapy są ciągle te same. Światło przepiękne przechodzi przez tkaninę tutaj od strony okna. Ta chustka jest przezroczysta i jest taki rodzaj filtra światła. To są w ogóle fenomenalne efekty. Mało to widać może na ścianie. Zachęcam potem jeszcze może gdzieś do pogrzebania sobie, do oglądania w komputerze. Inny obraz, który znamy i nie wiem, czemu nazywa się mleczarka, tylko z tego powodu, że mleko jest w dzbanku i pani go wylewa. Pani przygotowuje rodzaj zapiekanki z suchego chleba i z mleka. Jest bardzo skupiona na tej czynności, bo tam jakby na oko trzeba nalać mleka, tak? Jak się naleje za dużo, to będzie za rzadkie. Jak się naleje za gęsto, to będzie źle też. Więc ona jest na tym skupiona. Wszystko jest jakby w tej kobiecie nam mówi, że to jest osoba niższego stanu niż te kobiety, które do tej pory pokazywał. Być może jest to jego służąca Tanneke, też jest znana z imienia, nazwiska, dało się to tworzyć, jak ona się nazywała. Mogłabym długo o tym opowiadać, muszę to pominąć niestety. Wzruszające, słuchajcie, w tym oknie dla mnie jest to, że powrót do takiego zwykłego okna, to mi jest zbita szybka namalowana. Jakiś inny rodzaj światła i to jest tak pięknie zobaczone, jak to światło się tam załamuje i jakie efekty daje. I co? I w ścianie są gwoździe. Są gwoździe, wierzcie mi na słowo, to trzeba zobaczyć w dużym powiększeniu. Obraz jest w ogóle taki malutki, ale jak się go powiększy tak w komputerze, bo widać te szczegóły, niewiarygodnie namalowane. Malowane pędzlami z włosia bobrowego, bo żadne inne nie dają takiej możliwości, takich subtelności. I te cienie od gwoździ są każdy w inną stronę. Czyli są po prostu trochę zmyślone. Fragment w dużym powiększeniu tego obrazu. Pomińmy te spękania, tak, które są pionowe. Zobaczmy, jak on to malował. Jak się powiększy Rembrandta, to
Tam się dzieją niesamowite rzeczy. To też jest następna opowieść, w ogóle niesamowita, ponieważ Rembrandt malował tak jak impresjoniści, takim impastem, mazał się w tych farbach. Tak się to nie podobało, słuchajcie, wtedy. To było w ogóle niecenione i rodzaj takiego malarstwa nie. To wtedy ludzie cenili rzeczy, które były tak dokładnie, tak gładziutko wymalowane. Natomiast specyfika Vermeera jest taka, że malował tymi kropeczkami. I teraz, czy tak widzi oko ludzkie? Czy my tak jesteśmy w stanie to zobaczyć? Zupełnie nie. Jakby to my nie widzimy świateł, chyba że może jakaś wada wzroku, to jest jakiś filtr. Być może to jest możliwe, natomiast takie standardowe nasze widzenie, nie, tak nie widzimy. Więc skąd ten pomysł, że jeśli zastosuje takie efekty, to uzyska właśnie te wszystkie piękne drgania światła na przedmiotach. Wybaczcie, mleko inaczej, to naczynie gliniane inaczej, chleb w ogóle jest matowy, chociaż też jest oświetlony. I tutaj mam przyjemność pokazać zdjęcie Agnieszki. To jest zdjęcie z czegoś, co jest bardzo podobne w efekcie do kamery obskur. Czyli obraz, który jest nie tak wyraźny, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni niż w dzisiejszych aparatach czy telefonach, czy w ogóle tak jak widzimy to. Zobaczcie, co się dzieje ze światłem nad wami. To jest właśnie to. To jest jakby mur beton. Vermeer korzystał z kamer obskur, co pozwalało mu na zobaczeniu właśnie tego świateł, jakby otoczenia w zupełnie innym świetle. Wyciągnięcia sedna tego, co chcę pokazać, elementy nieważne się rozpraszały, a jeszcze na dodatek kamera obskura pozwalała przenieść jakby malowane, nie wiem, postać na tle ściany, tak jeden do jednego. Czyli to było taka ułatwienie z wszelkich możliwych stron, tak? Czyli jeżeli mamy mapę, to da się tą mapę odwzorować. Tak, nie będzie to tak wyraźne, jak sobie to możemy wyobrazić, natomiast pomoc jest niesłychana. A na dodatek pokazuje to nam, na czym zawiesić, że tak powiem, najwięcej światła, żeby wydobyć klimat z tego, co widzimy, taki, jak nie jesteśmy w stanie tego normalnie zobaczyć. Tutaj jest fragmencik z filmu Rijks Muzeum. Jest mnóstwo materiałów, ponieważ przygotowują wystawę Vermeera na następny rok. Będzie prezentowanych 21 jego obrazów, które do tej pory w takim zespole 25. No to super. Nie występował, nie były pokazywane jeszcze, więc pokazują, co mogą, robią różne prześwietlenia tym obrazom, badają je na nowo. To jest odwrocie obrazu właśnie mleczarki. Pokazuje nam to, jak ten obraz wygląda. Zobaczcie, ile jest tak. Pierwsza rama jest, to obrazek jest taki, a rama jest tak solidna, jest jeszcze wzmocniona tak jakby na krzyż, a tutaj w rogach ma te takie, jak to nazwać, takie kliny, które powodują, że to jest jeszcze stabilne i trzyma kąty proste. Jest jeszcze pokazane tutaj na prawo to, co leży, sposób umiejscowienia potem tego obrazu w takiej kasecie, która jest kompletnie szczelna z każdej strony, czyli odporna na wilgoci, na rzucanie zupami pomidorowymi. No, bardzo żałuję, ale takie rzeczy mają miejsce. Pani opowiada, że to jest jeden z piękniejszych w ogóle dni w jej życiu, że pracując tam ileś lat, dostąpiła jakby tej możliwości no, wyjęcia i włożenia na nowo oczyszczenia. Prześwietlili tą mleczarkę. Okazało się, że po prawej stronie, tutaj za jej głową, po prawej stronie był jeszcze taki wieszak z kołkami drewnianymi na dzbanki na mleko. Może klamka. No, w każdym razie Vermeer doszedł do wniosku, że zaburza, znaczy to było piękne, ale faktem jest, że zaburzało odbiór w ogóle całego obiektu. Dużo się po prostu działo. I to jego decyzja była, żeby z tego zrezygnować. Następny obraz, który też jest czymś innym niż do tej pory nam się wydawało, został zamalowany i to jest zdjęcie z 2001 roku, czyli świeżynka zupełna.
prawdę powiedziawszy. Że jest ciekawe, że w przypadku Vermeera wydawałoby się, że już wszystko, tak mało obrazu, że wiemy wszystko, że to jest tak prześwietlone, wiadome i wiemy, wiemy. Okazało się, że tam w prześwietleniu wyszło, że za panią jest jeszcze ten właśnie słynny obraz w obrazie. Nie jest to obraz Vermeera. Przedstawia Kupidyna. Został to ten obraz, nie wiem, chyba w XVIII czy XIX wieku, może przemalowany. Tak dosyć brutalnie, jak widzimy. Czyli nie przez Vermeera. Przywrócono mu stan taki, jak artysta zamierzał. Szczerze mówiąc, ja się tak przyzwyczaiłam do tej lewej wersji, bez tego Kupidyna, że jakoś mi tak ciężko patrzy teraz na to. On jest dla mnie taki może przegadany. W ogóle zmieniła się też kolorystyka. No wiadomo, te wszystkie brudki. Tak, po prawej stronie. Tak, i to był ten oryginał. Tak artysta zamierzał, tak sobie to wymyślił. Zobaczcie, co na tym obrazie jest. Słynne takie odcięcie obiektu malowanego. To jest taki zabieg Vermeera, w zasadzie chyba jemu tylko jakby przypisywany, że mamy między nami, a obiektem jest coś, tak? Ciężko to uzasadnić, co to jest? Jest szafka z dywanem, łóżko, stół. Na tym niedbale leżą w chińskiej wazie. To właśnie też jeden z tych elementów świata, który przyjechał. Chińska porcelana była takim dociążeniem statku. I się okazało, że tak się przyjęła, że zrobiła absolutną furorę. Brzoskwinie też nie wiem, czy były wtedy hodowane, czy w ogóle tam są hodowane, więc to być może też jest dodatkowy element ze świata. Ale to powoduje, że my jesteśmy przez chwilę obserwatorami czyjegoś życia, tak? Ten zabieg właśnie tej zasłony, odsuniętej kotary, tego dywanu, który leży przed nami, tej jakiejś barykady, powiedzmy, między nami a tym obiektem, powoduje, że jesteśmy takim ulotnym obserwatorem, że obiekt portretowany nie zdaje sobie sprawy z naszej obecności. Jakby jest w tym swoim świecie, przeżywa swoje jakieś emocje, jest absolutnie pogrążony bez świadomości jakby tego oglądania go. Następny piękny obraz, który jest moim odkryciem, takim no, dla mnie arcydziełem, jest arcydziełem, to jest, są dwa obrazy o podobnej tematyce i z podobnym przedstawieniem. Dziewczyna z kieliszkiem wina. I zobaczcie na okno, znowu okno z lewej strony, słynne, otwarte albo nieotwarte, ale światło przez nie wpada. Zarazem jeszcze powiem o tym, co to jest na tym oknie. Jak będzie wykład o wirującym seksie, to powiem, co tam jeszcze można się dopatrzeć, ponieważ nie ma jednej interpretacji tych obrazów. Właśnie to jest najpiękniejsze, że bardzo lubiano przedstawiać na obrazach taką grę z widzem, tak? W zależności od naszego przygotowania kulturowego, czy jakby tego, co tam w nas siedzi, możemy interpretować te obrazy to jakby na różne sposoby. Niektóre symbole, na przykład miotła, mogą być symbolem takiej rzeczy albo takiej rzeczy. I to nadaje cały kontekst w ogóle obrazowi. Na razie to musimy pominąć, bo to bardzo, bardzo jest bogaty temat, ale co my tutaj widzimy? Pan ma taką, ten pan nakłaniający panią ma taką minę Lubię. lubieżną. To nie jest bardzo taki szlachetny jakby zamysł. Drugi pan siedzi znudzony, nie wiem, najprawdopodobniej wypił i wypalił, bo tam już jest przed nim jakby wypalone i wypite, więc może jest pogrążony w swoim świecie. Panienka wygląda na taką rozszczebiotaną, niewinną osóbkę. No i tak nie do końca może było z tą niewinną osóbką. Nie wiadomo, jakby zostawmy ten temat, nie wchodźmy w niego. Natomiast zobaczmy, jak przepięknie jest namalowane wszystko na tym obrazie. I łącznie z podłogą. To, co nam się wydaje oczywiste, czyli wszystkie te podłogi takie marmurowe, tak jak mówiłam. Już pomijam kwestię, że to marmurowe, czy one były naprawdę, czy nie. Ta podłoga chyba była, bo to chyba nie jest w domu Vermeera. Po gotyku przyszedł renesans, który dopiero wtedy jakoś nobilitował tą perspektywę linearną. Zajęto się sposobami, jak to zrobić.
żeby pokazać ulicę na obrazie. Jak wytyczyć punkty zbiegu, tak żeby te linie perspektywy gdzieś tam się stykały. I to jest XV wiek. Tu mamy wiek XVII, tak? Jeżeli założymy, że świat wyglądał inaczej, te idee tak się nie rozprzestrzeniały w tydzień i nie mieli wszyscy dostępu do nich tak, jak my dzisiaj mamy, to jednak ten czas jakby przejścia z Włoch, powiedzmy, do Holandii to troszeczkę zajęło. I Vermeer na tym jakby z tego powodu też był znany i uznany. Są zapisane właśnie takie informacje, że ktoś tam przyszedł, oglądał obrazy Vermeera i z taką adnotacją, no takie w zasadzie jak wszystkie inne, ale perspektywa to jest po mistrzostwu. I właśnie z tego był znany i to należy jakby docenić w jego obrazach sposób wytyczenia perspektywy. Te płyteczki, zobaczcie, są jeszcze jak rąby ułożone pod kątem wobec. To jest następna trudność. Prosto jest wytyczyć krawędź między ścianą a podłogą, tą w skosie i tą drugą. I to opanował do perfekcji w tych wszystkich swoich pokojach, bo manewruje tą przestrzenią po prostu bardzo. Natomiast te wszystkie marmurowe płytki są perfekcyjnie. Nie dość, że ten marmur, którego raczej nie widział na bieżąco, jest perfekcyjnie wymalowany, to jeszcze w perspektywie w zasadzie tutaj nic złego się nie wydarza. Więc uczulam też na to, żeby patrzeć pod takim kątem. Powiększenie tego obrazu. Przepięknie wymalowana ta suknia czerwona i znakomitym zestawieniem z tymi niebieskościami, czyli ultramaryną w partiach białych. Też zwróćmy uwagę na to, jak pani trzyma kieliszek. Jest ubrana w strój wyjściowy bardzo. Znaczy, to nie jest już jakieś takie przyjęcie poranne, że ona jest dziś zaskoczona. Ona się dobrze przygotowała do tego spotkania. Pan też już troszkę przebywa i jest w domu, jest dosyć dobrze znany, ponieważ jest bez kapelusza. A ona trzyma kieliszek w sposób taki najbardziej wyszukany, to znaczy za tą stópkę, stopkę, stopkę. Wino jest białe, z tym winem też są tam różne opowieści. Wino pochodziło z Francji. Zdarzało się, że dochodziło w postaci octu. Były tam różne sposoby, żeby je wzmacniać, trochę polepszać smak. No. Drugi obraz, jakby widać, pomieszczenie to samo. Troszkę inaczej zaaranżowane. Mamy na stole ten uszak, ten dywan turecki. Inna pani, przedziwny jest ten kieliszek taki nałożony na twarz. Nam by się to teraz nie podobało. W ogóle nawet zdjęć takich się nie robi. Prawda? Gdzieś jesteśmy w takich oficjalnych sytuacjach, to jest taka zasada, żeby nie robić ludziom zdjęć, jak jedzą i piją, bo to po prostu zawsze dziwnie wygląda. Tutaj zostało to podniesione do tak szlachetnego motywu, że pani śmiało może być z tym kieliszkiem przy twarzy. Okno jest dokładnie to samo. Obraz, zdaje się, że to jest obraz, który występuje też na innych obrazach Vermeera u niego w domu. Podłoga powtórzona z poprzedniego pomieszczenia. Pani ma chyba inną sukienkę na sobie, bo tutaj właśnie ta wstawka taka unikatowa, też w pełnym, że tak powiem, takiej wersji bardzo, bardzo takiej wyjściowej. I pani się może inhalować tym winem, zgadza się. No takie jest wrażenie, jak miała trochę na nos, trochę na usta. I teraz zobaczcie, jest jeszcze raz to samo pomieszczenie. Takie było pojęcie, ja nie umiem tego przeczytać z dobrą dykcją. Ewa, przeczytasz? Finschilderei? No w każdym razie znaczy, tak, to generalnie znaczy to właśnie coś takiego, jaki rodzaj pięknego malarstwa. Ponieważ bardzo były popularne motywy takie, tak, bójka w gospodzie, niegrzeczne dzieci, moralizatorskie, że jak będziesz ciągnąć kota za ogon, to coś tam ci się stanie, tego typu rzeczy. I w którymś momencie zaczęto cenić takie malarstwo. To znaczy, że wszystko jest troszkę nie takie, jak normalnie jest,
Znaczy, pomieszczenia wyglądają na większe niż były w rzeczywistości, bardziej świetliste niż były w rzeczywistości. Panie chodziły w lepszych sukniach niż na co dzień, bo to są suknie takie wyjściowe, reprezentacyjne. I właśnie to był ten rodzaj pięknego malarstwa. Nie Photoshop, tylko taka potrzeba. Skąd to się wzięło? Słuchajcie, we Włoszech. Ten, kto zamawiał obraz, to był albo kościół, albo ktoś, kto był bogaty, zamawiał sobie portret. Jakby nie byli to zwykli mieszczanie i nie interesowały ich przedstawienia mieszczańskie, czyli jakieś takie wzniosłe tematy, albo właśnie ulicznienie siebie, albo upiększenie siebie, albo jakieś kościoły, albo religijne tematy. W Holandii stała się rzecz niewiarygodna, mianowicie. Ponieważ ta część protestancka, jakby w kościele nie prezentujemy tego, co w kościele katolickim, więc ten temat religijny nagle znikł. Znikł też ten, kto zleca te obrazy. Znaczy nie było takiego zapotrzebowania, były przedstawienia kościołów jako takich. Zaczęto po prostu pokazywać swoje własne życie. To, co się dzieje w domu. Nagle się okazało, że to jest właśnie fajne. A jakaś służąca zamiatająca tam w przedsionek, widok na ulicę, to co się dzieje w kuchni, nalewanie mleka, ponieważ zlecający było mieszczaństwo, czyli ktoś, kto cenił zupełnie inne rzeczy. To zostało zidentyfikowane. Dom niedaleko domu Vermeera. Posiadaczka tego herbu umarła przed narodzeniem Vermeera, więc na pewno nie ta pani na obrazach, to nie ta pani, która ten herb posiadała. I najprawdopodobniej te dwa obrazy były prezentem ślubnym dla wnuczki tej pani od tego herbu. A na herbie jest pokazana terpencja, czyli wstrzemięźliwość. To jest taki rodzaj jakby moralizatorstwa pokazany w tych niuansach. Czyli ta kobieta tak z kieliszkiem, gdzie widzimy, że może się tam coś niedobrego stać, bo pan ma raczej niecne zamiary, możemy to interpretować na milion różnych sposobów. To znaczy, uważaj właśnie, nie pij, nie daj się w takie sytuacje wprowadzać, albo możemy to interpretować tak, że dziewczyna i tak się obroni, bo jakby zna ten umiar, tak? Nie podda się tym wszystkim niecnym zalotom. Tak. Fragmenty tych dwóch obrazów, po to, żeby pokazać ten świat, który przybył do Vermeera, a nie Vermeer do świata. Pan ma na sobie rodzaj bardzo drogiego, modnego kapelusza, który był robiony z filcu z futra bobra. Jak możemy się domyślać, nie była to tania rzecz. Gdzieś te skóry, nawet z Rosji, gdzieś tam sprowadzano. Na wielu obrazach pan w kapeluszu występuje. Pani właśnie z tym dziwnym kieliszkiem. Pije to wino francuskie, które też dziś było z dala. Tak, końcówkę. No w każdym razie będzie mnie to zawsze dziwiło, rodzaj tego przedstawienia. Na trzecim zdjęciu mamy dzbanek, który jest najprawdopodobniej produktem włoskim, bo takie były produkowane, z takim metalowym czy też cynkowym brzegiem. Więc, a tutaj jeszcze pod dzbankiem jest ten turecki dywan uszak. Jeszcze jeden obraz w tym stylu właśnie, tak, okno otwarte, to już jest pomieszczenie raczej w domu Vermeera, ciągle mamy tą samą mapę, troszkę ją tu podrasował, elementy wodniste domalował na niebiesko, czego się raczej nie robiło. Dziewczyna raczej jest uważana tutaj za żonę. Katarzyna Bolness jest roześmiana, uśmiechnięta. Na wielu obrazach ta fizjonomia się gdzieś tam pojawia, więc musiał korzystać jakby ciągle z tej samej modelki. Żołnierz, w zasadzie chyba przed zaloty do tej dziewczyny, ale tu się sprawy idą jakby dobrym trybem, to znaczy pan ma dobre zamiary i wszystko jest na poważnie. Jest oficerem, bo ma stałą wstęgę, czyli jest jakby taką nobilitowaną osobą. Ma na sobie też na głowie ten wspaniały kapelusz, niesamowicie drogi, taki mocno reprezentacyjny. Więc zobaczcie, ile rzeczy można się dowiedzieć o tym życiu, jakby analizując to tak. Będziemy zmierzać do końca. Jesteśmy
XVII wieku mam następną zagadkę. Która z tych trzech rzeczy jest najdroższa? Mamy tak, domek dla lalek, to jest to po lewej. Kamienica Rembrandta. Ona jest teraz ozdobiona, to zielone i czerwone okienka. No i cebulka tulipan. Jakby tulipan czy cebulka tulipan? Jak obstawiać? Cebulka tulipana, tak? Inne jakieś pomysły? Domek już powiedziałam. Tak, domek dla lalek był więcej wart niż kamienica. A domek był jakby ubogacany przez 20 lat. Nie był domkiem dla lalek, dla małych dziewczynek. O nie, nie, nie. To jest jedna z jakby miłości Holendrów do prezentowania takich różnych dziwnych rzeczy przywiezionych ze świata, tak? I ten żuk jednorożca, ale też jakieś piękne muszle. Oni przywozili to i mieli takie szafki, które to prezentowali, przychodzili goście i oglądali te nagromadzone skarby. A domek dla lalek był odzwierciedleniem domku prawdziwego tej pani. I wszystkie sprzęty w domku były z tych samych materiałów, które się normalnie robiło. Wiecie, no, tam, nie wiem, złote, srebrne, drewniane, chyba nowe, wykonywane przez artystów, naturalnie. Tych domków dla lalek chyba zachowało się pięć. No właśnie, są wyceniane, znaczy wtedy tyle kosztowały. Dom Rembrandta zapłacił za niego 13 tysięcy guldenów, ale strasznie przepłacił. I w ogóle tam, to jakby znana historia, że on w ogóle z pieniędzmi to nie powinien mieć żadnego związku. I jakieś dziwne rzeczy się tam działy z jego finansami. Właśnie przepłacił za ten dom, potem go stracił. Na koniec go sprzedał za 11 tysięcy z wyposażeniem. Z tym wszystkim, a był zbieraczem niesamowitym, więc tam było coś w tym domku dodatkowego. A cebulki tulipanów były w różnych cenach, tak średnio powiedzmy 2,5 tysiąca guldenów za sztukę, nie? To też zważywszy, że jakby chyba przelicznik jest taki, że 10 euro do tego guldena, to dalej się to wydaje po prostu jakąś niesamowitą wartością. No i słuchajcie, będziemy kończyć. Co jest najbardziej takiego dla mnie urzekającego w tych obrazach? Odróżnia je to od obrazów Rembrandta i innych malarzy z tamtego jakby czasu, że one wymuszają w nas takie zatrzymanie. To są rzeczy, które chce się oglądać tak centymetr po centymetrze, co tam się dzieje. Te wszystkie gry światła, ten spokój, który emanuje. To zatrzymanie się na liście, przeżywanie tych emocji razem z czytającymi kobietami. Większość, przeżywanie emocji z tymi kobietami, bo większość obiektów namalowanych to są kobiety i w takich mocnych emocjach. I to nam jakby pokazuje, jakie to są jednak odległe czasy od tego, co dzisiaj mamy. Więc tak z okazji świąt to moje takie życzenia są, żebyśmy mieli taki moment no, na przystopowanie, na refleks. Jeszcze jeden smaczek, który dowiedziałam się właśnie przedwczoraj, w październiku tego roku. Jeden obraz Vermeera mniej. Były to dwa dziwne obrazy. Słuchajcie, jest jeszcze drugi malowany na desce. Dziewczyna w czerwonym kapeluszu i dziewczyna z fletem. Definitywnie ta dziewczyna z fletem nie jest już obrazem Vermeera. Natomiast ona wyszła jakby z, no nie spod jego ręki, ale gdzieś z jego otoczenia chciała wyjść. Więc najprawdopodobniej Vermeer jednak miał uczniów. To też jest optymistyczne, bo jak badania będą trwały dalej, to coś się nowego dowiemy.